Ukryte skarby Elżbieta Ruman. Dzień dobry. Jestem w Krasiczynie. Niebo błękitne, 29 stopni, dziedziniec zalany słońcem, dziedziniec zamkowy. I właściwie w którąkolwiek stronę się obrócę, jest pięknie. Cztery cudowne wieże, schody, na których młode pary robią sobie zdjęcia i zachwycają się widokiem później przez długie lata. Zapraszam do Krasiczyna, bo to trzeba zobaczyć samodzielnie i na własne oczy, a miejsc tutaj jest ile? Zaraz dowiemy się od naszych gości. Ile osób może jednocześnie mieszkać w zamku? Zaraz zadam pytanie. Pani Żaneta Niedbała, starszy specjalista od marketingu i promocji zamku, jest gościem. Witam słuchaczy Radia Net. Proszę Państwa, w zamku w Krasiczynie mamy 96 miejsc noclegowych, 51 pokoi. W skład zespołu zamkowo-parkowego wchodzi budynek dawnej powozowni, hotel zamkowy, pawilon szwajcarski. W zamku mamy też pokoje hotelowe. I Pani Żaneta chce powiedzieć wszystko, jak to znakomity specjalista. Pani Żaneta, proszę mówić prosto do mikrofonu, ale ja jeszcze przywitam drugiego gościa, którym jest Pani Ewa Miśniak, przewodnik i również specjalista od marketingu, a naprawdę nie ma lepszych marketingowców niż przewodnicy, bo jak przewodnik opowie, to wszyscy chcą wracać. Dzień dobry Państwu. Blisko mikrofonu, drogie panie. Nasza żółta łódź podwodna na tym mikrofonie musi być blisko ust, tak żeby nasi słuchacze z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Szczecina, Wrocławia, Lublina, Łodzi i całego świata dobrze nas słyszeli i przyjechali tutaj wszyscy poznać to niezwykłe miejsce. Bywał tu król Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz. Tu urodził się metropolita krakowski Adam Sapieha. Tu tworzył Jan Matejko swoje wielkie dzieła, a jest to miejsce położone na trakcie Przemyśl-Sanok. Kiedy wczoraj jechałam tutaj wieczorem, przenosząc się z cudnego, ale znacznie mniejszego zamku w Baranowie Sandomierskim, przejeżdżałam przez Przemyśl, przez te wszystkie jego cudne wzgórza, a potem jeszcze kilka zakrętów, 10 kilometrów na zachód od Przemyśla, wyłania się zamek zjawiskowy, ogromny i ozdobiony już z zewnątrz w taki sposób, że nawet w zachodzącym słońcu, kiedy spojrzałam na te mury, to dech zapiera. Bo są to tak zwane dekoracje grafitowe, które tutaj mają bagatelka 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Zamek niezwykle ozdobiony. Mury koronkowe, jak robione przez chawciarki gdzieś podkarpackie. Co to jest ta dekoracja grafitowa, pani Żaneto? Może zacznę też od tego, że swój nieprzeciętny wyraz architektoniczny zamek zawdzięcza Marcinowi Krasickiemu, który dokonał innowacji właśnie tutaj i przebudował ten zamek. Z zamku obronnego powstaje piękna rezydencja manierystyczna. Kiedy to było? To było pod koniec XVI wieku do 1631 roku pod kierunkiem architektów włoskich i tutaj miejscowych. Zgrafiare oznacza wydrapywać i tutaj pierwotnie powierzchnia dekoracji zgrafitowej wynosiła ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych. Dziś połowa z tego, bo tutaj polega na tym, że się dwie warstwy w przypadku zgrafit krasiczyńskich wydrapuje. Warstwę ciemną stanowi domieszka węgla drzewnego, jasną zaprawa wapienna. No i też tutaj warto, oglądając te dekoracje, zwrócić uwagę na postaci, które przedstawiają królów Polski, cesarzy rzymskich z okresu III wieku kryzysu rzymskiego, no i też piękne girlandy. Także tutaj jest to pewne przesłanie i według pewnego też myśli zostały one wykonane. To jest miejsce zdumiewające od samego początku, ponieważ
ta technika ozdabiania murów jest niezwykle wymagająca. Kto się wspinał na te mury i wydrapywał te cudne wzory? No oczywiście też tutaj zatrudniano miejscowych, prawda, mieszkańców. Też był warsztat, którym ludzie mogli uczyć się tego fachu. To naprawdę trzeba zobaczyć, ale to widać już z zewnątrz. Kiedy przejdziemy przez park, dojdziemy do jednej z bram, widzimy zdumiewające koronkowe mury, ale wchodzimy na... Attykę. Tak, attyka. Wchodzimy na dziedziniec i on również zaskakuje swoim ogromem i pierwsze, na co zwraca się uwagę, to są cztery niezwykłe baszty. One mają swoje nazwy. Tak. Nazwy baszt symbolizują też hierarchię społeczną. Mamy cztery baszty. Najważniejsza to Baszta Boska. I w tejże baszcie Marcin Krasicki w latach 1607-1613 zakłada kaplicę zamkową, czyli krasiczyńskie sakrum. Właśnie kaplica zamkowa do pierwszej połowy XVIII wieku pełniła funkcję kościoła parafialnego w Krasiczynie, gdzie religia, kultura i sztuka podały sobie ręce, aby stworzyć to dzieło po Soborze Trydenckim. Druga baszta to z kolei Baszta Papieska, w której w XVII wieku wisiały obrazy papieży w złoconych ramach. I jako ciekawostkę powiem, że w baszcie tej wmurowany jest kamień symbolizujący chleb. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w zamku w 2010 roku odkryto relikty XVII-wiecznego pieca chlebowego i w zamku mieściła się piekarnia. Według słownika geograficznego Królestwa Polskiego w XVII wieku bochen chleba kosztował 1 grosz. Marcin Krasicki chciał podkreślić właśnie, że w tym zamku też nigdy nie brakowało chleba i że znajdowała się piekarnia. To jest fantastyczna okoliczność, bo ja wczoraj, kiedy przyjechałam i poszłam do otwartej jeszcze tutaj na dziedzińcu zamkowej restauracji, to pierwsze, o co zapytałam, czy piecze tutaj chleb, nie wiedząc jeszcze o tym, ale ten zapach chleba, który towarzyszył nam tam w zamku w Baranowie Sandomierskim, był czymś takim absolutnie cudownie pociągającym. No i miła pani, z którą rozmawiałam wczoraj wieczorem, mówi, że tak, pieczemy, jeżeli tylko jest taka okoliczność, ale codziennie wypiekamy świeże nasze bułeczki. Więc to się tutaj ciągle dzieje, ta tradycja jest żywa. Ja poproszę teraz drugiego gościa, proszę powiedzieć, czy pani oprowadzając wycieczki ma jakieś takie miejsce, od którego lubi zaczynać podróż, czy to są właśnie baszty? No, zaczynam na dziedzińcu, jeżeli tylko jest taka możliwość, jeżeli na dziedzińcu nie ma akurat jakiegoś koncertu czy czegoś, co przeszkadza, to zawsze zaczynam na dziedzińcu, bo tutaj dobrze jest rozpocząć od tego, co tutaj jest najwspanialsze, prawda, czyli tej zachowanej architektury, ponieważ no, wnętrza niestety trochę ucierpiały wskutek II wojny światowej. Pani Ewa Miśniak mówi do państwa i do mnie, przewodnik i pani zajmująca się tutaj promocją tego niezwykłego miejsca, zaczyna się od dziedzińca. To wróćmy teraz do tematu baszt, bo pani Żaneta powiedziała o dwóch basztach. O baszcie, w której mieści się kaplica i o baszcie, która jest basztą papieską. Czy był tu jakiś papież? Papież akurat tutaj do nas nie zajechał, natomiast zanim został papieżem był u nas Karol Wojtyła, dlatego że jego mentorem był właśnie kardynał Adam Stefan Sapieha, który tutaj się urodził i wychował, więc on chciał zobaczyć to miejsce, gdzie to wszystko się zaczęło, prawda, gdzie on się urodził. To jest bardzo piękna historia. Proszę powiedzieć, czy wiadomo na przykład w której części mieszkał, który pokój należał do Adama Sapiechy, jak on był jeszcze małym chłopcem Adasiem? Tutaj pomieszczenia mieszkalne były w części wschodniej.
Natomiast konkretnie, który pokój, to zdaje się, nie mamy tego w źródłach. Nie ma tego w źródłach i najstarsi ludzie nie pamiętają, ale z całą pewnością te ściany i te schody pamiętają tu pod nóżek małego Adama, który zbiegał tędy na dziedziniec. Aż trudno sobie wyobrazić, jak można tak na co dzień mieszkać w takim miejscu. Ale tego nie trzeba sobie aż tak bardzo wyobrażać, bo można przyjechać i zobaczyć i zamieszkać. Wiemy już, że tutaj jest powozownia, że jest budynek szwajcarski, taki myśliwski, ale mieszkać można też właśnie tutaj w pałacu. Tak, tutaj w północnej części zamku, w północnym skrzydle znajduje się 6 pokoi hotelowych. Jak najbardziej można sobie tutaj spędzić noc, nawet dłuższy pobyt. Pokoje są w bardzo dobrym standardzie. Tam jest 5 pokoi dwuosobowych i jeden apartament również. I z okien widzimy dziedziniec, a na dziedzińcu duchy wieczorem, ale o duchach jeszcze będzie. Na razie jest poranek i wracamy do tych baszt, które są pięknie zachowane i które wyglądają imponująco i które też mają swoją ciekawą historię. Kolejne dwie baszty to... Tak, kolejna baszta to baszta królewska. Ona jest zwieńczona takim charakterystycznym stożkowym dachem oraz 6 małymi wieżyczkami obserwacyjnymi, skąd można było wypatrywać nieprzyjaciela. I ostatnia baszta to jest baszta szlachecka, która ma piękną attykę z postumencików. Wśród mieszkańców Krasiczyna i pobliskich wsi, którzy pamiętali jeszcze czasy sapieżyńskie, przynajmniej tak napisałam w swoim scenariuszu, ale czy ktoś pamiętał czasy sapieżyńskie? To może ja. Tak, oczywiście tutaj jest już wprawdzie mało świadków historii, ale pozostawili też swoje wspomnienia. Ksiądz prałat obecny Bartmiński zadbał o to, aby właśnie te wspomnienia tutaj zapisać na kartach historii Krasiczyna. No i oczywiście mieszkańcy też tutaj wspominają czasy księcia Leona Sapiehy. Zamek otoczony jest parkiem, w którym są ogromne, stare drzewa. Ten park jest, ma też szczególną historię, bo zgodnie ze zwyczajem, kiedy rodził się chłopiec tutaj na zamku, to sadzone było drzewo dąb, a kiedy rodziła się dziewczynka? To lipę. No lipa, dlaczego właściwie? Bo jest to drzewo też właśnie miododajne i tutaj... I delikatne, i jednocześnie można. Dające cień i takie, że w jego cieniu rozwijają się różne natchnienia i jest dobrze, a dąb z kolei mocny. Symbol siły. No i tutaj oczywiście w Krasiczynie też mamy dąb posadzony z okazji narodzin późniejszego metropolity krakowskiego kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ma on dzisiaj taki symbol nieprzemijającego życia i o tym dębie też wspomniał właśnie święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła, który odwiedził nasz zamek w 1965 roku, mówiąc, że kardynał Sapieha był mężem jak drzewo posadzone nad strumieniem wód. Drzewo owocodajne i niezachwiane. I w tych słowach owocodajne i niezachwiane zawarta jest cała charakterystyka postaci kardynała Sapiehy. Ale w naszym parku mamy też miłożąb japoński. I to jest właśnie coś, co chciałam jako taką kolejną niespodziankę tego miejsca państwu powiedzieć, bo miłożąb to było drzewo, pod które zawędrowałam wczoraj już przy zachodzącym słońcu. Nie można go przeoczyć, bo jest ogromny, otoczony jest takim drewnianym pomostem, powiedzieć można. No i ma tam tablice informujące, że jest właśnie pięknym, starym miłożąbem i że należy obejść go 3 razy, żeby... Spełniło się marzenie, bo zgodnie z lokalną tradycją właśnie, jeżeli ktoś 3 razy obiegnie to drzewo zgodnie ze wskazówkami zegara, to być może to życzenie się spełni. Bardzo często turyści przyjeżdżają tutaj do...
Krasiczyńskiego Zamku i obiegają to drzewo. Nawet mamy też osoby, którym to życzenie się spełniło. A więc trzeba marzyć. To strefa marzeń, jedna z audycji Radia Wnet w ciągu roku w niedzielę zawsze skupia wielu marzycieli i widać, że od marzeń zaczynają się wielkie dzieła, bo gdyby kiedyś ludzie nie marzyli o lataniu, to dzisiaj nie byłoby samolotów, kiedy nie marzyli by o szybszym podróżowaniu nie powstałoby koło, a więc wszystko zaczyna się od marzeń. A tutaj spacerując po tym Krasiczyńskim Zamku naprawdę można się rozmarzyć, bo zwiedzać można górę, oglądać dziedziniec, ale są również podziemia. Która z pań zdradzi tajemnicę podziemi? Jeszcze mamy jakieś 2 minuty. To znaczy tutaj w Krasiczyńskim Zamku mamy podziemie, mamy lochy zamkowe i tam turyści mogą pobudzić swoją wyobraźnię. Nigdy nikogo tutaj nie torturowano, ale jest przygotowana sala tortur, gdzie można pobudzić swoją wyobraźnię. Torturami pobudzać wyobraźnię, to ale jest pewna nowość. W dawnych czasach po prostu jakie kary stosowano, prawda? I oczywiście o tym też wspominamy. Są też narzędzia, które służyły do tortur. Jakie były kary dla kłamców na przykład? No, było też łoże madejowe, było krzesło prawdy z kolcami, egzekwowano w różny sposób prawdę. Prawda ważna w każdym czasie historii. To jeszcze może poproszę panią, żeby pani powiedziała, jak to jest według pani, co jest takim największym skarbem tego Krasiczyńskiego Zamku? No jest przepięknie zachowana kaplica manierystyczna z początków XVII wieku. Mieści się w Baszcie Boskiej. Tam mamy wspaniałe dekoracje właśnie w tym stylu manierystycznym, który charakteryzuje się tym, że jest pewien lęk przed pozostawieniem pustej przestrzeni. Więc mamy tam ogrom dekoracji różnego rodzaju i kiedy wchodzi się do tej kaplicy, to właśnie tak uderza ten przepych różnego rodzaju dekoracji. No, nie patrzymy na nią, więc nie będę dokładnie opisywać wszystkich detali, które tam się znajdują, ale na pewno, kiedy się wejdzie do kaplicy, to już na wstępie, jak przekraczamy próg, to mijamy piękne, zachowane z XVII wieku drzwi dębowe, które są... Które ocalały z czasów inwazji sowieckiej właśnie, tutaj. One ocalały, tak. Jedyne chyba tak, drewniane drzwi, które ocalały. To jest jedyny element drewna, który się zachował i one są w przepięknym stylu i co warto podkreślić, to są nasi rodzimi artyści, bo większość artystów to byli Włosi, prawda, ale cała snycerka, te drewniane elementy rzeźbione, to byli nasi rodzimi artyści, warsztat snycerza Jaśka. Jakiś anioł stróż musiał czuwać tutaj w momencie, kiedy w 1945 roku weszli tutaj Sowieci i kiedy niszczyli każdy drewniany kawałek, który udało się znaleźć na zamku. Pamiętam opowieści przewodnika z mojego pobytu wcześniejszego tutaj. A więc cud się wydarzył i te niezwykłe, piękne drzwi ocalały i ja teraz z nadzieją patrzę w tamtą stronę, bo już niedługo kaplica będzie otwarta, pójdę ją zobaczyć i jutro Państwu opowiemy więcej o tym niezwykłym miejscu. To znaczy w 1939 roku ówcześni właściciele Leon Sapieha z Katarzyną z Potockich wywożą z Krasiczyna cenne przedmioty i te dzieła sztuki, meble, pamiątki rodzinne zostały przewiezione do ówczesnego właśnie arcybiskupa Sapiechy, który i w pałacu przy ulicy Franciszkańskiej zbiory krasiczyńskie były przechowywane do 1951 roku. Natomiast zamek w Krasiczynie jest miejscem, jak mówiliśmy, inspirującym i tajemniczym i zachował się gabinet księcia Sapiechy Myśliwski. Z tajemniczym przejściem. Dokładnie. I z zabytkową błazerią. Także i trofeami myśliwskimi. I tutaj już postawimy kropkę, bo czas na zdradzanie tajemnic dobiega końca, a Państwo dowiecie się dużo więcej jutro o 9:30, a dzisiaj o 14:07, 8 też na chwileczkę jeszcze wejdziemy na antenę po to, żeby Krasiczyński Zamek wam przybliżać. Na razie do usłyszenia już niedługo.